Czy trudno było chłopakom po tak długim czasie kwarantanny wrócić do normalnych treningów? No na pewno było trudno, ponieważ przez okres kwarantanny, co prawda oni mieli swoje zadania treningowe, indywidualne, natomiast wiadomo, że to jest troszeczkę inna praca na hali i przez pierwsze treningi, przez pierwsze kilka dni no widać było, że chłopaki się męczą, ale w tej chwili jest już wszystko w porządku. Pierwsze dwa tygodnie były dosyć ciężkie. Na początku były wymagające testy i na siłowni, na stadionie. Potem te dwa tygodnie, pierwsze treningi na hali były takie dosyć... Dopiero musieliśmy przyzwyczaić się do tych piłek i tak dalej, ale wydaje mi się, że wróciliśmy szybko. Wszyscy byli zdrowi, bez żadnych większych kontuzji w zespole. Wróciliśmy w pewnym składzie. Wasz zespół został bardzo mocno odmłodzony. Najmłodszy zawodnik ma 15 lat, najstarszy 22. Jak się dogadujecie na tym etapie przygotowań? Jak przyjęliście tych nowych zawodników? I jak ocenisz poziom treningów? No dokładnie, skład jest odmłodzony, ale chłopaki zostali, wydaje mi się, ciepło przyjęci do zespołu, wszyscy młodzi. Dogadujemy się jak najbardziej dobrze, nie ma tu jakiejś, pomimo różnicy wiekowej, nie ma jakichś problemów z komunikacją, czy na boisku, czy poza boiskiem. Wszystko jest jak w najlepszym porządku i wydaje mi się, że uda nam się zgrać, przygotować się jak najlepiej do ligi, że w meczach ligowych będziemy w stanie prowadzić równorzędną walkę z mocniejszymi zespołami, żeby i my, i ci młodsi chłopcy, żeby się ogrywali, a nam uda się zdobyć jakieś punkty w lidze. Na pewno jest ciężko. Chłopaki bardzo się przykładają, trenują bardzo mocno. Natomiast to fakt, jeśli chodzi o odmłodzenie zespołu. Zespół został diametralnie odmłodzony. Odeszło bodajże 8 chłopaków. No i musieliśmy te braki zastąpić zawodnikami sporo młodszymi. No mamy u siebie w zespole jednego 15-latka, Mikołaja Urbanka. No widać, że ci młodzi zawodnicy odstają przede wszystkim pod względem fizycznym, no ale dają siebie wszystko. Mam nadzieję, że pomału ich forma będzie szła do góry. Zespół ich przyjął bardzo fajnie, dogadują się normalnie, także trzeba się z tego cieszyć. Karola Gosia zastąpił Piotr Pezda. Jak wam się współpracuje? No, trener Pezda to jest mój zawodnik sprzed ponad 15 lat. To była pierwsza grupa, z którą zdobyłem Mistrzostwo Polski. Także cieszę się, że Piotrek jest trenerem, że razem tworzymy sztab szkoleniowy. Na pewno jego uwagi są cenne, bo jest to zawodnik, jest to trener, który był czynnym zawodnikiem bardzo długo. Grał na rozegraniu, także pewne rzeczy chłopakom podpowiada, a ja jestem ze współpracy z Piotkiem bardzo zadowolony. To jest stary, nowy trener, że tak powiem. Każdy chyba z nim, tutaj w drużynie, to każdy z nich pracował, czy to jeszcze dwa lata temu w drugiej lidze, czy gdzieś w poprzednich latach. Także jest... Wydaje mi się, że wszyscy dobrze współpracujemy, jest dwóch trenerów, którzy mają dużą wiedzę i są w stanie nas dobrze przygotować. Także wydaje mi się, że skład odmłodzony, lekko zmieniony sztab trenerski, ale wydaje mi się, że ten sezon, przyszły sezon będzie naprawdę dobry. Zmieniła się formuła w pierwszej lidze, doszło nam kilka zespołów. Jest 44 zespoły, po 11 w każdej grupie. No i w naszej grupie jest m.in. Anilana Łódź, czyli mistrz Polski juniorów. Anilana Łódź, tam jest mieszanka doświadczenia z młodością, bo w tej pierwszej lidze w tamtym sezonie Anilana Łódź grała chłopakami sporo starszymi. Oczywiście byli też w tym zespole chłopcy, którzy zdobyli Mistrzostwo Polski. Na pewno to nie jest zespół złożony tylko i wyłącznie z zawodników, którzy to Mistrzostwo Polski zdobyło. Ale no, mam nadzieję, że nasza rywalizacja z tym zespołem będzie bardzo zacięta, bo chłopaki w tamtym sezonie chcieli się bardzo mocno zmierzyć w finale z Anielaną. No niestety tak się ułożyło, jak się ułożyło i do turnieju finałowego żeśmy się nie dostali. Natomiast no, chcemy się sprawdzić na pewno na tle tego zespołu. Wydaje mi się, nie będzie jakiejś dużej różnicy porównując do zeszłego sezonu, ponieważ dla młodego zespołu każdy mecz będzie naprawdę ciężki. W każdym meczu będziemy musieli wznieść się na wyżyny swoich umiejętności, żeby zdobyć jakiekolwiek punkty. Także my na to nie patrzymy. Będziemy się skupiać na każdym kolejnym meczu. Staramy się jak najlepiej przygotować
patrzymy na razie tylko na to, co jest tu i teraz. Jesteście po pierwszym sparingu z Eneą Orlandami z Woleń, która aspiruje do pierwszej ligi. Jak wyglądał ten sparing z twojej perspektywy? Powiedz, nad czym musicie jeszcze popracować, żeby dobrze przygotować się do rozgrywek? No, oczywiście pierwsza sprawa to obrona. Ewidentnie trzeba tutaj, musimy w obronie parę rzeczy poprawić, jak mieliśmy nawet wideoanalizę. Było tam parę dużych błędów, także teraz już nad tym pracujemy. Obrona, druga sprawa to kontra pośrednia i gdzieś tam w ataku pozycyjnym, co to jeszcze brakuje nam jeszcze 2-3 tygodni wspólnego grania i wydaje mi się, że to w tym czasie już będziemy w stanie to dobrze wszystko dopracować i w ataku i w obronie, że będzie to już za jakieś 2 tygodnie dobrze wyglądało. A jeśli chodzi o sam sparring, to mimo wszystko wygraliśmy jedną, ale przez cały mecz to raczej my byliśmy tą stroną dominującą. Mieliśmy momenty, że potrafiliśmy wyjść na 3-bramkowe prowadzenie, tyle że no, młodość, parę głupich błędów, z Woli nas dochodzi. Były takie 3-4 momenty, że odskakiwaliśmy im, oni nas dochodzili i mimo wszystko wynik oscylował w okolicy remisu, ale z pewnością nie wyglądało to tak, że przegrywaliśmy cały mecz i dopiero w ostatnich minutach wyszarpaliśmy to zwycięstwo, także pierwszy sparing po tak długiej przerwie, jeszcze takim młodym składem, wydaje mi się, że to trzeba ocenić ten sparing na plus. Musimy, że tak powiem, wzmocnić się, bo w Zwoleniu w tej chwili jest naprawdę grupa bodajże 24 zawodników i to są to chłopcy, którzy nie są już juniorami, także zdecydowanie warunki fizyczne, masa mięśniowa była po ich atutem. Natomiast no, w naszym zespole zadebiutowało 2 chłopców. Szymon Sekuła, który zdobył 2 piękne bramki, bardzo ważne. Przepraszam, 3. Czyli Kamil Kobiałka i Eryk Figura. Także na 7-3 debiutantów. No i udało się wygrać tak, że tak powiem, doświadczonym, co prawda w drugiej lidze, ale doświadczonym zawodnikiem takim Łokosami. No trzeba się cieszyć. W ten weekend, w tą sobotę gramy z nimi rewanż. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że poprawimy pewne rzeczy. Poprawimy przede wszystkim skuteczność, bo troszeczkę nam kulała. Wyeliminujemy pewne błędy w obronie i myślę, że zespół będzie szedł coraz mocniej do przodu. Jak wygląda plan przygotowań do zbliżających się rozgrywek? Przygotowujemy się cały czas na własnych obiektach. Korzystamy z siłowni, korzystamy z bieżni, korzystamy z hali. Tak jak powiedziałem, w ten weekend będziemy grać ze Zwoleniem. W następnym tygodniu, być może we środę uda się zagrać z UMCS-em Lublin. Później mamy turniej u siebie, jeszcze nie wiadomo, czy to, na pewno to będzie weekendowy, 29 lub 30 tutaj u nas, gdzie będziemy mieć AZS Białą Podlaskę, MKS Padwę Zamość, Wisłę Sandomierz. To będzie turniej jednodniowy. Za tydzień, w następnym tygodniu, w weekend jedziemy do Wisły Sandomierz, gdzie będzie Sandomierz Krzomy i jeszcze tam pracują nad jeszcze jednym sparring partnerem i można powiedzieć, że zakończymy, jeśli chodzi o mecze towarzyskie, tym zakończymy przygotowanie.